Cześć, witam serdecznie. Boom Szakalaka z tej strony. Russian Fishing. Nasza droga do Miedziuchy. Słuchajcie, znajdujemy się dzisiaj na Wołchowie. 20 level wbity. Wpadłem na Wołchow. Od razu szybki skok do administracji, tak żebyśmy mieli mapę. Ale dzisiaj jakby nie po to tutaj się znajdujemy. Znajdujemy się tutaj po to, bo zakupowałem sprzęt, kupowałem trochę przynęt. I chciałbym się wybrać dzisiaj jezioro Niedźwiedzie. Jezu, jakiś ptak tutaj strasznie skrzeczy. Słuchajcie, na jezioro Niedźwiedzie zobaczyć, czy coś tam dzisiaj zapolujemy, jeśli chodzi o karpia. Jak wiecie, w ostatnim czasie odkładałem kasę i tutaj pokrótce chciałbym wam przedstawić mój taki pierwszy zestaw. Już trochę taki bardziej poważniejsze, jak wiecie, no presleje nasze też tutaj się spisują, one w dalszym ciągu mamy ich sztuk dwa. I jeden taki tutaj trochę mocniejsza wędka. Słuchajcie, pokażę wam, co wybrałem. Syberia Model 2. Ja tutaj dysponuję tą słabszą wersją, ale po prostu można też śmiało brać tą wersję chyba H. Ona jest do 25 kg, monet około tam pod 900, delikatnie poniżej 900, macie taką wędeczkę na 25 kg, spokojnie wam to wystarcza. Dlaczego ja tutaj mam ten tańszy wariant? Jako, że nie mamy jeszcze takiego super mocnego kołowrotka i przez długi czas prawdopodobnie nie będziemy mieli, bo będziemy się skupiać też na tym, żeby powiedzieć te zestawy, które tutaj mamy. Pewnie interesuje was, jaki kołowrotek wybrałem. Słuchajcie, mogłem jeszcze chwilkę pozbierać i kupić belugę na torę, tą co dostajecie na wyprawie na Miedziuchę. Ona kosztuje około 3000, tak, jeżeli czy się dobrze myślę, tak, sprawdzę szybko tutaj w Excelu. Na tora, słuchajcie, tak, 3100, dokładnie, 3116. Ale ja tutaj poszedłem w nargę. Dlaczego nargę? Chociażby między innymi dlatego, żeby po prostu sprawdzić dla was, czy ten kołowrotek też będzie sobie w stanie poradzić na Miedziusce i na tych łowiskach w drodze do Miedziuchy. Druga sprawa, która jakby też zadecydowała, narga ma mimo wszystko delikatnie większą szpulę. Słuchajcie, przy tej 0,30 powiedzmy 2 się posłużę, tak, posłużę się tutaj 0,32 plecionką dla przykładu. Na nargę wchodzi 270 metrów. Poczekajcie, bo zobaczę, jak w Excelu mi tutaj pokazuje. A, przy tym najgrubszym, 0,36, czyli to jest ta wytrzymałość, powiedzmy tam w okolicach 23-4 kg. To 0,36 na nargę wchodzi 253 metry, a na torę 223. No to jest zawsze 30 metrów, słuchajcie, 30 metrów to jest 30 metrów. To może czasami nam to uratować sytuację. Chociaż myślę, że nie spodziewam się, żebyśmy też takie ryby łowili, które tam te 30 metrów może nam zaważyć, no ale jest w razie czego przewaga. I dlaczego poszedłem w to tańsze? Słuchajcie, no jak wiem jakby troszeczkę, jak jacy gracze są. Gracze też potrzebują ulepszać sprzęt i nie każdy ma tyle siły i jakby woli, żeby zbierać na te topowe kołowrotki, albo nie gra na tyle dużo, żeby w ogóle się dobrać do tych najlepszych kołowrotków, dlatego mówię, przetestuję. Nie testowałem jeszcze nargi na swoim głównym koncie ani 8000, ani 6, także sprawdzimy, jak ona się tutaj sprawuje. Słuchajcie, ona kosztuje 1985 monet. Z tych takich, powiedzmy, 6000 w przystępnej cenie ona jest najdroższa, bo to jakby można już było wybrać Golda 60S, Alfę 6000, macie jeszcze Commandora 2 60S, no i Narga 6000, to są powiedzmy takie wszystkie kołowrotki, które tak naprawdę każdy z nich będzie dobrym wyborem, jeśli chodzi o początkowe łowienie właśnie czy na Niedźwiedziu, czy na OB, czy właśnie później na Miedziusce, według moim zdaniem. Tylko że tu właśnie no, diabeł tkwi w szczegółach. No i dlaczego tutaj Narga jest droższa na przykład niż taki Gold, mimo że Gold ma te 400 gramów hamulca mocniejsze. No już wam tłumaczę, słuchajcie, raz, Narga na przykład porównając do Golda, delikatnie większa szpula. Druga rzecz, chodzi głównie o mechanizm. Słuchajcie, na nardze mimo wszystko mamy te 30, prawie 6 kg mechanizmu.
co jest dużą wartością, to jest tak naprawdę mechanizm mocniejszy niż na kalibrze 8000, która jest bardzo popularnym kołowrotkiem, albo przynajmniej była do pewnego czasu. Także mamy tutaj naprawdę bardzo mocny hamulec, co pozwoli nam, jak ktoś bardzo chce, no to mógłby nawet zbudować zestaw w oparciu o mocniejszą wędkę, oczywiście nawet zestaw do zamykania tej nargi, jeżeli chce wykorzystać jakby w pełni całą moc drzemiącą w tym kołowrotku. A jeżeli będziecie tak jak ja tutaj ten zestaw budować pod po prostu hamulec, no to słuchajcie, pozwoli wam to wydłużyć serwis, no bo 30, prawie 6 kilo mechanizmu, zanim to spadnie nam do w okolicach 20, tak jak my tutaj łowimy na plecionki czy przypony 21-kilogramowe, no to zanim nam to spadnie w dół, no to słuchajcie, to jest masa procent i zdążymy zarobić na tak naprawdę prawdopodobnie na drugą nargę, zanim tutaj ten mechanizm zniszczymy. No i dlaczego też jeszcze na przykład, jak się zastanawiałem, natora, narga? Słuchajcie, no okej, w natorze mamy, oczywiście mamy ten mocniejszy bazowy hamulec, bo tam mamy 15 kg, tu mamy 13,6. W natorze możemy też ten hamulec jakby rozbudować do 16,5 kg, z tym, że no tam już jest ten koszt tej rozbudowy dosyć spory. Ale sam mechanizm, słuchajcie, no tu mamy prawie 36 kg, tam jest 50, czy dokładnie 35,86. W natorze mamy 37,400. Także jeśli chodzi o sam mechanizm, natora nie jest dużo, dużo silniejszym kołowrotkiem niż narga, jeśli chodzi o mechanizm. Na jednak koszt, słuchajcie, prawie 1200 monet więcej. Za ten 1200 monet, no to byście byli w stanie, powiedzmy, kupić sobie kolejną wędkę fiderową, powiedzmy, albo na przykład już prawie 3/4 nargi kolejnej. Także tu jest jakby ta różnica, dlatego to się zdecydowałem. A narga jednak z tych kołowrotków, powiedzmy, do 2000, no to ona wypada chyba tutaj najlepiej, bo ma i największą szpulę, chociaż widzę, że Komandor o 3 metry ma delikatnie więcej. Hamulec, znowu Komandor, tylko że znowu Komandor już traci na mechanizmie ponad 5 kilo. Hamulec delikatnie słabszy. Alfa 6000 na przykład ma bardzo podobny hamulec, no ale również słabszy mechanizm i tej żyłki wchodzi mniej. I co też może być przydatne przy mniejszej rybie, narga ma przełożenie 4,6 do 1, także dosyć niskie, bo na przykład natora ma 5,6, także dużo, dużo szybszy kołowrotek. Można by powiedzieć, nawet bardziej natora jest takim spinningowym kołowrotkiem. Tak samo ta Alfa Gold 5,7, na przykład Gold ma 5,7 do 1 przy dużej rybie, no będzie wam stawać, że tak powiem, te nawijanie tej ryby będzie po prostu szło bardziej topornie. Tam jest za wysokie przełożenie, to wiecie też na przykład z morza. Im niższe przełożenie, tym lepiej jest przy holu dużej ryby, więc narga, oczywiście jeżeli będziemy nawijać z dużego dystansu na pusto, no to narga będzie wolniejszym kołowrotkiem niż reszta, ale pod dużą rybą znowu to niskie przełożenie będzie dawało nam przewagę, że lepiej nam się będzie holować. No i koszt 2000 niecałe, słuchajcie, serwis, zobaczymy jak trochę ta narga nam się zużyje, pójdziemy jeszcze do serwisu, dam wam też relację jak to wypada kosztowo, jak drogo kosztuje ten serwis. Zestaw oparłem tutaj, słuchajcie, o Simons Extra Silk 0,32, 21 kg. To jest plecionka tam w granicach 120-130 monet. Jej tu wchodzi 270 metrów na nargę, także prawie 300 metrów, bardzo, bardzo fajny wynik mi się wydaje. Do tego tutaj Litcore 22,6 z tego tytułu, że no nie było 21-kilogramowego, a z drugiej strony w Extra Silku później już przejście jest na 25 kilo, chyba bodajże 25 kilo. Oczywiście można założyć sobie tu 25, no bo i tak się później ograniczacie przyponem, ale też chodziło mi o to, żeby tych metrów było jak najwięcej, więc po prostu 21, Litcore 22,6 to nam starczy na trochę dłużej. No i przypon tutaj 21-kilogramowy wysłałem sobie z swojego głównego konta, ponieważ tutaj nie kupowałem cążków jeszcze, no bo robiliśmy wydatek, nie mam tych cążków zakupionych, więc przypon sobie ze swojego konta głównego wykupiłem. A dlaczego też nie kupiłem cążków? Bo słuchajcie, będziemy szli na niedźwiedzia. Jak wiecie, odblokowaliśmy możliwość używania tej procy, mamy te swoje zanęty, które wytwarzamy i tutaj po prostu na niedźwiedziu
Dzisiaj będziemy testowali, no bo pójdziemy na taki spot, gdzie będziemy mówili na 22 metr, więc ciężko by byłoby precyzyjnie, ja nie mówię, że się nie dorzuci, tylko po prostu ciężko by było powtarzalnie ręką ten 22 metr osiągać, więc zainwestowałem też 250 monet w proce do zanęty, która nam po prostu do tego etapu aż nie otworzymy spoda, a później nie otworzymy jakieś PV-ki, no to nam posłuży jako nęcenie. Jest po prostu łatwiej tą procą się obsługiwać. No i to jest koszt 250 monet, więc z takich dupereli powiedzmy kupiliśmy procę. Następnym razem prawdopodobnie będą te cążki. No i mieliśmy ponad prawie 4000, zostało nam się 1300, ale to jest taka już baza, żeby nam starczyło dalej na łowienie. Nie wiem, jak ten spot będzie na niedźwiedziu wyglądać. Powiem wam, że idę trochę tak w ciemno, gdzieś tam zalążki widziałem miejsca, że zjedzmy marchewkę, że no może coś tam będzie działać, ale nie mam pojęcia. No postoimy chwilę, zobaczymy. Jak będą ryby szły, to fajnie. Jak nie, no to trudno. Niedźwiedź teraz jest na takim etapie, że trzeba trochę sporo się napracować, poszukać, gdzieś tam pochodzić po tych trzech spotach, które tak naprawdę są i potestować, czy już działa, czy jeszcze nie działa. Także to dzisiaj uczynię. Niedźwiedź, jak widzicie, nie mamy jeszcze mapy. Udajemy się, pierwszy raz jesteśmy tutaj na niedźwiedziu, udajemy się do tego głównego namiotu administracji, zakupimy mapę za 9 monet. Słuchajcie, jeśli chodzi o niedźwiedzia, jak tu wchodzicie, pamiętajcie, że musicie przyjść przygotowani, no bo tutaj mamy tylko targ rybny, który strasznie rzęsi tutaj tym samochodem. Mamy sklep spożywczy, czyli jeśli chodzi o jedzenie, ono jest tutaj troszeczkę drożej niż na normalnych mapach, no ale powiedzmy, można się tutaj zawsze poratować jakimś chlebem, czy tam marchewką, jeżeli wam zabraknie jedzenia, ale nie ma sklepu wędkarskiego i nie ma tak zwanej kawiarni, nie? Czyli tutaj wszystko, co sprzedajemy na niedźwiedziu, znaczy co złowimy na niedźwiedziu, musimy sprzedać na targ rybny, a jeżeli zabraknie wam przynęt, zanęt, no to niestety nie dokupicie, więc wchodząc na niedźwiedzia, pamiętajcie, żeby się przygotować, tak żebyście później nie musieli latać to mi z powrotem. No bo jak wiecie, wchodzenie na mapę też kosztuje też tam te 14-15 monet, trzeba za PKS-a zapłacić, a jak wejdziecie jeden raz na niedźwiedzia i okaże się, że czegoś zapomnieliście, no to znowu musicie wyjść na inną mapę, wrócić znowu za 15, także kasa leci, no a trzeba zarabiać, nas nie stać na takie bieganie i tracenie czasu. Słuchajcie, spot, na którym dzisiaj będziemy łowić, to jest jeden z takich popularnych spotów, 55-63. Praktycznie są takie trzy główne miejsca, na których się łowi tutaj na niedźwiedziu. Oczywiście są poboczne, gdzieś tam jeszcze ze dwie miejscówki takie, które rzadziej gdzieś się tam pojawiają i można testować. Może kiedyś faktycznie lata temu tych miejsc nawet ktoś by znalazł 12, ale nie oszukujmy się. Na tą chwilę, jeżeli ktoś myśli niedźwiedź, to myśli te trzy spoty. No i tak to wygląda. Będziemy dzisiaj próbować, słuchajcie, na miód. Gdzieś tam otarło mi się oczy, rzuciło mi się oczy, że może tutaj będzie miód, może będą jakaś rybka, może jakiś lin, może jakiś karaś, może jakiś karpik. No i może trafimy coś, co pozwoli nam przetestować ten dzisiejszy nowy zestaw, który zbudowaliśmy. Uzupełnieniem jest ten haczyk dwójka, który żeśmy już używali wcześniej, czyli haczyk dwójka tam karpiowy, jeden z tańszych, nie dokupowałem nic mocniejszego. No zbieramy cały czas pieniążki. Miód, dziki miód deep, kulka, jedna kulka tonąca 14, miód, klasyczny włos. W klasycznym włosie, jeśli chodzi o umiejętności, słuchajcie, rozwinąłem to już na maksa, także mamy 3 punkty. Według opisu ma to zwiększyć nam połów, no przekonamy się. Przekonamy się, czy połów będzie duży. Pierwszy rzut, pierwszy nasz kontakt jakby z wodą na niedźwiedziu na tym kącie. Słuchajcie, drugi, no i tutaj jeszcze dodaję te nasze presleje. 260 metrów, zobaczymy, jak nam coś przywali, to mam nadzieję, że też damy radę. Oczywiście kołowrotki już są troszeczkę nadszarpnięte zębem czasu, no bo nie naprawiałem, odkąd je mam, to jeszcze ich nie serwisowałem. Tam na razie zarabiają, głównie na razie na trollingu nam teraz służyły jako kołowrotki trollingowe do tych naszych wędek, które kupiliśmy spinningowe. Trolling
Też jeszcze wpadniemy na Quori sprawdzić trolling, jak wygląda na Wobblerii i mam nadzieję, że też zaczniemy dobierać się powoli do szczupaków na Starym Grodzie, bo zobaczcie, jeśli chodzi o spinning, 33,6%, także od 30-35 już tutaj Wobblery nam wjadą, także już bardzo blisko. Dzisiaj troszeczkę stałem chwilę przed jakby nagraniem na kręcym strumyku i powiem wam, że przywalił mi taki boleń, że normalnie tam na tym moim spinningu 5-kilogramowym, gdzie mamy 260 metrów, to praktycznie mi żyłki zabrakło. On mi uciekł tam praktycznie za zakręty strumyk i nie wiem, czy on już tam gdzieś może 3 mapy dalej był. A my mamy, słuchajcie, pierwsze branie na naszej nowym zestawie. Tutaj ponawijam, ale to w sumie nie ma co naciągać. Bierzemy tutaj rybkę, słuchajcie, Haulec 20, zaraz będziemy dokręcali. Zestaw jest tak zbudowany, zobaczcie, że spokojnie na 29 hamulec ustawiamy i to będzie hulać, nie? Hamulec 13,6 kg, no to już myślę, że pozwoli nam takie te rybki, powiedzmy, w okolicach 15 łowić w miarę komfortowo. Wiadomo, też zależy, czy to będzie karp, czy to będzie amur, ale myślę, że te do 15 kg te rybki to tutaj nie powinno jakieś stanowić dla niego wyzwania. Pierwszą naszą rybką jest karp lustrzeń, 6 kg, widzieliście, po prostu się nawija, ale no to podejrzewam tego lustrzenia, to i byśmy tutaj na prajdzie bez problemu sobie wyciągnęli. No dobra, jest pierwsze branie, także na miód, kulka tonąca miód z dipem miodowym. I słuchajcie, teraz tak, trzymając U, możemy sobie złapać tutaj naszą procę. Procę ustawiamy na 20. Na 22, tutaj łapiemy taką zanętę, ja już przygotowałem wcześniej. Bam, bam, bam. Karp dziad, miodowy karpik. Słuchajcie, i tutaj jest godzina 15. Ja staram się, ogólnie jeśli chodzi o nęcenie, staram się nie przekraczać 20 kulek na godzinę, jakby w godzinę prawdziwego życia, jeden dzień w grze. Więc myślę, że jak teraz przynęcimy około 10 kulkami, to później będzie można w nocy znowu donęcić 10, bo pamiętajcie, że kulki też mają swoją jakby swój czas trwania, w tym przypadku 16 godzin tutaj w grze, więc po tych 16 godzinach te kulki się rozpuszczają i ich już więcej nie ma, trzeba znowu donęcić. Także myślę, że zaczniemy 10 kulek i zobaczymy, czy ryby jakby na to zareagują. Klip 22 ustawiony na procy. Nasze pierwsze strzały z procy. Słuchajcie, fajnie poleciało. I widzicie, bez tego, bez punktów w proce też da się nęcić. I też to mniej więcej leci równo. Tylko musicie zwracać uwagę, słuchajcie, na wiatr. Teraz jak widzicie na kompasie, taka kropeczka to jest właśnie kierunek wiatru. On fajnie nam akurat wali w plecy. Więc ta kulka, że tak powiem, nie ma wpływu na to, czy w lewo, czy w prawo, bo akurat fajnie z wiatrem to wszystko leci. Jeżeli byście rzucali na przykład pod wiatr, no to musicie na przykład ustawić ten klip med dalej, no bo ten wiatr może jakby wyhamowywać tą kulkę. Jeżeli na przykład by wiatr wiał z prawej strony, z lewej strony, no to też musicie wziąć korektę na to, jak wieje, wtedy ewentualnie troszeczkę bardziej skorygować po prostu ten strzał. Ale to mniej więcej po pierwszej kulce będziecie też widzieli, jak to poleciało, jak to należy strzelić kolejny raz. Troszeczkę w prawej będzie ok. 250 monet, słuchajcie, ale to teraz przez długi czas będziemy to z tego korzystać, z tego tytułu, że zobaczcie kolejną rakieta zanętowa dopiero odkrywa nam się na poziomie 80. My mamy dopiero 50 z kakiem, 50,5. Także minie bardzo długo czasu, zanim odblokuje nam się kolejny metoda łowienia. No i używamy po prostu tej rakiety. Znaczy tej nie rakiety, tylko używamy tej procy. Jak jeszcze można nęcić? Słuchajcie, na przykład możecie też sobie nęcić w ten sposób, że jeżeli nie chcecie wydawać tych 250 monet na procę, możecie tutaj sobie załadować ciężarek, wtedy kupić sobie, nie ciężarek, tylko przepraszam, koszyczek, kupić sobie nawet wtedy koszyczek, który jakby ma pojemność dwóch porcji, żeby to po prostu szybciej szło. I słuchajcie, montujecie sobie taki koszyczek fiderowy, ustawiacie sobie, wiadomo, na klip na kołowrotku taki, jaki na jakim chcecie łowić, wtedy bez żadnej przynęty, bez niczego, możecie nawet ściągnąć przynętę, ewentualnie tam zostawić na haku, co jest, bo to nie chodzi tutaj o łowienie, tylko po prostu wtedy
No, nęcicie tym koszykiem, czyli rzucacie ten koszyk fiderowy z tą zanętą w miejsce, gdzie łowicie. Jak macie, pamiętajcie, jak macie tutaj ten podajnik na dwie porcje, no to powiedzmy, jak chcecie 10 porcji podać do wody, no to wystarczy 5 takich rzutów i można poprzez taką wędkę fiderową normalnie, klasycznie też podnęcić. Ta zanęta zostaje w momencie, kiedy ona już tam wpada do wody, no to ona jakby opuszcza nasz koszyk, no i zostaje w wodzie, i w ten sposób też możecie nęcić, jeżeli nie chcecie inwestować w proce, nie? Także to jest też taki tip, o którym jakby się gdzieś tam nie zawsze mówi, nie każdy o tym wie, no ale w ten sposób też można sobie nęcić wędką fiderową, nawet pod spławiki, nie? Możecie tak sobie nęcić, jeżeli jeszcze nie macie jakiejś innej metody, a na przykład nie czujecie się pewnie w rzucaniu tych kulek ręką, bo to też trzeba tak troszeczkę wyczuć, mniej więcej jak ten rzut zrobić, żeby to tam poleciało gdzie chcecie, no to tutaj na kołowrotku jest to tyle łatwo, że można zaklipować i zwykłym tym możecie sobie przynęcić. No i dobra, no i co, przynęciliśmy, pierwsze branie było, no i widzicie, to jest właśnie niedźwiedź teraz w tym momencie, nie? Dlatego mówię, on też ma, on ma okresy, takie przychodzą okresy, że naprawdę tutaj fajnie golce biorą, fajnie zwykłe karpie biorą, amury tutaj biorą i wtedy możemy się wyłowić. No a jak wchodzicie, tak jak teraz, jak ja sobie przyszedłem, nie wiem, wbijacie ten level, czy na przykład no kupiliście jakiś sprzęt, chcielibyście pójść pod tego karpia, no to tak jest, że są te trzy miejsca, trzeba sprawdzić. Możecie oczywiście również łowić klasyczne przynęty, ziemniak, kukurydza, liść kapusty, tego typu sprawy, czy zwykła kukurydza, taka powiedzmy naturalna. Można takie przynęty stosować i mam wrażenie, że na niedźwiedzi one działają też bardzo, bardzo dobrze. To takie brania nerwowe, wam powiem, skubiące nerwowe, już obstawiam, że to jest amur, nie? Bo już on takie właśnie agresywne, ale tak będzie teraz się bawił. Nasz droższy zestaw, powiedzmy, oparty tutaj na nardze 6000, słuchajcie, wyposażyłem w taki dzwoneczek trochę z innym dźwiękiem, żebym wiedział, jak na przykład nie będę zaglądał, że jak będzie taki inny dźwięk, no to już nasz lepszy zestaw tutaj wszedł do pracy. No i zobaczymy, czy się nie myliłem, czy to jest amur, czy to nie jest amur. Hamulec na 2,9. Oczywiście, słuchajcie, jak odkładacie wędkę, zmniejszcie sobie trochę ten hamulec, bo jak wam, nie wiem, wezmą trzy wędki, będziecie zajęci z inną wędką, a na tej wędce, powiedzmy, będzie hamulec 29, chociaż nie, to nie był jednak amur. A na tej zostawicie 29 na jednej wędce, a w międzyczasie będziecie łowić na inną, a tu wam weźmie duża ryba i zacznie wyjeżdżać, no to przy 29 może wam podpalić ten kołowrotek, niepotrzebnych strat narobić, także na przykład możecie sobie zawsze tam zmniejszyć na 24, 22, 26, jak kto tam woli i po prostu po braniu ryby już po prostu dokręcić odpowiednio tam hamulec w ramach potrzeb, nie? Dobra, co, kolejny lustrzeń, znowu 6 kg, zobaczcie, tak to na razie wygląda. 6-kilogramowe lustrzenie, mogę wam powiedzieć, na nardze nie robią żadnego wrażenia, a co lepsze, nawet na tej miedziusce. No takie 6, 8, 10 kilo, to jest, słuchajcie, no to każdy, kto był na miedziusce i kto łowił tam ryby w momencie, kiedy one brały fajnie i tego, no to chyba przyzna mi rację, że takich do 10 kilo jest ryb najwięcej. Później od czasu do czasu trafiają nam się sztuki, tam powiedzmy 10, 12, 14, 15 kilo. No i 20 plus to jest na lekarstwo, nie mówiąc o 30 plus, bo 30 plus to naprawdę jak już na poważnym posiedzeniu, gdzie tam poświęcicie parę godzin, powiedzmy na spocie, jak wam takie 30 wejdzie jedna od czasu do czasu, no to jest dobrze, nie? Także główne 75% ryb, można śmiało powiedzieć, to są ryby do 10 kilo, a z takimi rybami, zobaczcie, taka narga, czy tu by była teraz Gold, czy Alfa 6000, czy Gold 6000, czy ten jeszcze Commander 6000, bez problemu, nie? Bez problemu, także nie trzeba nie wiadomo jakich sprzętów, żeby móc się zacząć trochę z tymi karpiami bawić. I
No tylko trzeba się liczyć z tym, że może przyjść dzień, że o ile tutaj na takim niedźwiedziu czy miedziowym, to podejrzewam, każdy karp jest do wyjęcia, nawet ten największy, nie wiem, 40-kilogramowy, bo on po prostu nie ma gdzie uciec. No to tak jakbyście, nie wiem, na Amperze łowili i wam przyłowi się jakaś tam ryba 35 kilo plus, no to można się wtedy, powiedzmy, liczyć z tym, że może niekoniecznie przez ten po prostu małą ilość żyłki nie uda się tego wyciągnąć, nie? Ale w innym przypadku, no to jest bardzo, bardzo ciężko, żeby to jakoś, że tak powiem, stracić, czy żeby coś się z tym stało. Prawdopodobnie, znając szczęście i złośliwość ruska, będzie tak, że największe ryby i tak będziemy wyławiać na tego Pride'a, który dostanie w kości, który udowodni, że w cenie do 500 monet, no to on nie ma konkurencji. Niestety, no ja jeszcze nie znam jakby metody, żeby się dogadać tutaj z rybami i z ruskiem, żeby jak łowię na prajdy, żeby brały mi na przykład tylko do 10 kg ryby. No tutaj też jazda, ale 260 metrów, które jest na prajdzie plecionki na niedźwiedziu, też pozwoli wam, że połowić. Ta ryba nie ucieknie tak daleko, nie? Zresztą, no mamy nogi, nie stoimy jak w ryci, chyba że nas tutaj woda złapie, bo jest taka możliwość, no to biegamy za tą rybą. Zobaczcie, o 7,5 kg amura na prajda, że tak powiem, nie pierdnął. Tutaj zobaczymy na trzeciej wędce, tutaj też muszę hamulec przykręcić, bo on nam jedzie z tego tytułu, że może niekoniecznie jest duży, tylko po prostu, słuchajcie, prajd był rozkręcony. Także myślę, że ten zestaw Persej plus Pride ulepszony na te 9 kilo. No tutaj już też możecie atakować tego niedźwiedzia tak badawczo. Oczywiście, słuchajcie, nie nastawiajcie się, że tam zaraz będziecie cały czas 20 kilo plus ryby wyciągać, bo jak widzieliście mój poprzedni film z Pride'ami na Starym Grodzie, no da się to. No, złowiliśmy 23 czy tam 4 kilo tego amura, ale no to nie jest sprzęt stworzony do takich ryb, no i to da radę. I nawet go, nie rozpadł się, tak jak niektórzy wróżą wam, że po jednej rybie zaraz wam się kołowrotki porozpadają. No, przeżył Pride i zobaczcie, bez naprawy łowimy dalej, no i dalej on wyciąga kolejną rybę, taką 6-7 kilo, no tutaj w tym przypadku prawie 6. Także Pride'ik spokojnie do 10 kilo ryby wyciąga bez problemu. Teraz może weźmiemy tego tutaj naszego nowego nabytek, bo już stoi w kolejce. Trochę się rozkręciło, zobaczcie. Poczekaliśmy, zanęta zaczęła działać. No i te rybki jakoś tutaj weszły. Teraz mamy lina w ogóle, co też właśnie liczę właśnie na fajnego lina, żeby na miód go tutaj trachnąć. I zobaczymy, czy nam się to uda. Tu w międzyczasie mamy kolejną rybkę. Znowu zapomniałem 29, widzicie, to też tak człowiek ze starości. Napijmy się herbaty, bo nam trochę opada z sił, zagryźmy marchewką. Przydałaby nam się powoli już kawa też można, bo jak już będziemy celować w te duże ryby, łowienie tych dużych ryb, no to nie oszukujmy się, tu już by należało trochę, że tak powiem, wspomagać się tą kawą, żeby tą energię mieć. No ale damy radę. No i zobaczcie, Pride na 2,9. Nie jest też to duża ryba, to jest zwykły pospol chyba teraz, tak widzę. Tak, zwykły pospol. No ale o to chodzi, słuchajcie, na tym się najszybsze pieniądze robi, najszybsze ekspo, takie właśnie 3, 4, 5, 6 kilo, to jest bach, 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 szybko wyciągacie, szybko do siaty, słuchajcie, 100 takich ryb przełowicie, no i wtedy odczujecie, że coś zarobiliście. No bo na takich pojedynczych sztukach, no to wiadomo, że, kurde, muszę tutaj chyba trochę, słuchajcie, tło jednak musi trochę tutaj zostać wyciszone, bo te ptaki tutaj są za głośne. No na takich rybach robi się pieniądze, nie? No fajnie jest złowić od czasu do czasu dużą rybkę, ale no pieniądz jest z tych średnio małych i w ilości, nie? Tutaj ilość to jest nasza jakby siła i chcemy łowić w miejscach, gdzie jest dużo, dużo małej i średniej ryby, powiedzmy. I wtedy pieniądze będą i wtedy też będą pieniądze odkładane, które nie musimy wydawać na naprawę, bo zobaczcie, taki sprzęt, wtedy on praktycznie nic nie cierpi. Nic się z nim złego nie dzieje, nic nie musimy później naprawiać, nie? Albo bardzo długo nie musimy nic naprawiać, także tu jest jakby mój apel do młodych graczy, którzy
Może niekoniecznie młody. Chociaż młody i początkujący to jest takie kombo, które ja wiem, że nosi i ja wiem, że chce się łowić już zaraz karpie od pierwszych zestawów. I, czy tam amury. Na OB, jak już tylko 12 poziom wbijecie, to już tam no kusi. Ale poczekajcie chwilę, zobaczcie. Dużo wcale więcej nie trzeba odłożyć. I można sobie jakieś takie pierwsze zestawy zbudować, które wam w razie czego gdzieś tam z tą rybą jakieś szanse w ogóle dadzą, nie? No bo nie oszukujmy się, Sorrento czy ten pierwszy feeder za 150, gdzie tam jest ta wędka tylko do 6 kg. No ten kowrotek Lancetti, słuchajcie, Lancetti to jeszcze to jest pół biedy, bo jego można nawet tam tuninguje się za grosze do 5,5 chyba, czy 5,4. A można nawet, jeżeli dodając tam troszeczkę więcej kasy, można chyba nawet 6400 z niego zrobić, 6,4 kg. To nawet by było to takie, powiedzmy, do ryb 5, 6, 7 kg porządku. Tylko tam robi nam problem ta wędka, która jest w tym zestawie. Ona jest do 6 kg, no i tam niestety, jak zrobicie hamulec na 6,4, no to i tak go nie wykorzystacie, no bo po prostu żyłka, plecionka, no nie dacie plecionki 10 kg na tej wędce, no bo możecie złamać wtedy. Samym ustawieniem hamulca możecie wtedy złamać tą wędkę, także tam jest ten problem właśnie tego zestawu, że ta wędka do 6 kg, same wędzisko jest po prostu za słabe. Tutaj widziałem, że ta ryba jeszcze, mimo że dzwoniła, to nie zapiała się do końca, także nie nawijałem, nic nie ruszałem, czekałem aż się wepnie. No i się wpiął i zobaczcie, i mamy amurka i 4 kg, po prostu się go zwija i nie ma z tym problemu. Tutaj też jest taki, mniej więcej też robimy trochę test, no bo zobaczcie, tutaj mamy już plecionkowy przypon jakby własnej roboty, ale jeszcze na jednym presleju, no bo tutaj nie mam cążków, a już tam nie chciałem przeginać, pały sobie wysyłać, no to używamy te kupcze. No i zobaczcie, na ten kupczy na razie też są jakieś brania. Wiadomo, że później fajnie dobrać, żeby to wszystko było pod kolor, czyli jak na przykład sprawdzajcie sobie też na stronie, no bo podejrzewam, że nie dysponujecie na początku markerówką, to słuchajcie, jest taka strona jak rf4info i tam możecie sprawdzić każdą mapę, wpisując koordynaty, pokażę wam od razu, gdzie jest spot. Tak jak czasami jeszcze nie znacie mapy, nie wiecie, gdzie dane spoty są na mapie, to możecie sobie na rf4info sprawdzać. I tam między innymi jest też taka podglądowa mapka, która pokazuje wam, gdzie jest, jak wygląda dno na danym łowisku, gdzie jest glina, gdzie jest trawa, gdzie są kamienie i tak dalej, i tak dalej. Bo jednak te dobieranie przyponów kolorystycznych, szczególnie też w karpiowaniu, ma też znaczenie co ilości brań, jakości brań. Także jeżeli wiecie, że na danym łowisku jest glina, no to fajnie mieć i przypon w kolorze gliny, i litkor gliniasty, i nawet ten ciężarek. Niektórzy też, no ja też tutaj na tym swoim nowym zestawie wrzuciłem taki po prostu, w opisie musi być klej. Klej bądź glina, bo ciężarki chyba nie mają tego podpisu, że to jest kolor gliny, tylko mają po prostu w nazwie ciężarka jest napisany klej. Jeżeli tam, gdzie jest klej, no to jest do gliny. Zresztą skojarzycie po kolorze. Więc warto sobie wtedy cały zestaw zrobić w kolorze właśnie tego dna, który mówicie. Tak samo to też nie znaczy, że jak weźmiecie, nie wiem, tutaj nagle zielone, cały zestaw na zielono zrobicie, to nie złowicie ani jednej ryby. No nie, to nie jest tak. No ale jeżeli może mieć to wpływ, nie? No to też by trzeba było wykonywać długie testy, porównywać. O, tutaj idzie całkiem konkretny lin i on już taki zbliżający się do trofki, bym powiedział, bo chyba trofka lina 4 kg, tu mamy 3600, także ładna sztuka, nasz największy lin na pewno na tym koncie. Jeszcze większego lina nie mieliśmy, więc słuchajcie, czasami są takie drobne szczegóły, które tworzą później całą jedność i która może mieć znaczenie co do ilości brań i wielkości tych ryb i tak dalej, i tak dalej. Więc żeby być przezorny, może się okaże, że to ma bardzo małe znaczenie, no ale tutaj przezornie wziąłem właśnie taki plecionkowy, sobie ten przypon zrobiłem też w takim kolorze właśnie gliniastym, nazwijmy to, tak żeby tu wszystko grało. No ale tutaj na przykład dla testów, no tu też mam taki, powiedzmy, podkolor zestaw, chociaż ten ciężarek już można by było wymienić na pasujący, tu jest ten najtańszy, który kupiliśmy na samym początku. No ale tutaj testujemy na przykład przypon, który raz, że jest trochę moim zdaniem za krótki, a dwa, że w ogóle nie jest w kolorze takim, jak powinien, no i
I też widzieliście, że już parę rybek mieliśmy. Chociaż teraz, jakby powiedzieć, to ta pierwsza i druga wędka jednak z tym lepszym przyponem, z tym lepszym kolorem, faktycznie jakby troszeczkę więcej brań. No ale to nie są też takie testy, które dadzą wam dobry wynik po, wiecie, po 15 minutach czy po 20. To trzeba przerzucić naprawdę na każdej wędce po 100 ryb i wtedy słuchajcie, byście mieli jakieś faktycznie porównanie, bo tak to ciężko wyrokować, nie? Zresztą każdy, kto gra w Russian Fishing, to wie, że w tej grze tak naprawdę ciężko jest coś porównać jeden do jednego do siebie, no bo nigdy nie będzie dwóch takich samych warunków, nigdy nie będzie dwóch takich samych dni i różne detale, które się mogą różnić delikatnie, no mogą mieć wpływ na to, że te wyniki jakby porównawcze też będą różne. No teraz zaczęliśmy gadać, że trójka nie bierze i trójka bierze, nie? Także słuchajcie, rozkręciło się troszeczkę, zobaczcie, 20 minut, parę ryb. Oczywiście, no jakbyśmy mieli lepszą zanętę, czyli byśmy mieli na przykład może zanętę z rakiety albo później PV-ka, ten wynik mógłby być lepszy, ale myślę, że ważne jest, żeby cokolwiek przynęcić. Teraz słuchajcie, też taki mój apel do graczy, którzy zaczynają, jeszcze nie mają wysoko zanęt wbitych. Słuchajcie, już też mówiłem, ale to powtórzę. Nie rzucajcie się na siłę na przynęty, których jakby nie możecie w pełni wykorzystać. Czyli jeżeli, no wiecie, że należałoby karpia przynęcić, jeżeli nie macie powiedzmy jeszcze możliwości zbudowania zanęty opartej na tym smaku, bo po prostu nie macie procent. Słuchajcie, czasami korzystniej będzie zejść na ziemniaka, czy liść sałaty, czy tam właśnie, tak jak mówiłem, kukurydza, groszek, takie powiedzmy naturalne przynęty na karpia czy amura, które można stosować i zanęcić go po prostu prostą tą podstawową, że tak powiem, zanętą na karpia, którą na przykład macie już możliwość użycia, niż łowienie na jakieś tam kulki, no bo gdzieś tam ktoś teraz łowi, albo gdzieś tam na rekordzie widziałem, ale na przykład nijak do tego nie będziecie w stanie zbudować zanęty, nie? Także mi się wydaje, że lepszym kombo jest ziemniak z klasyczną zanętą na karpia, niż kulki nęcone jakimś tam dziwnym wymysłem, no bo nie macie jeszcze procent, nie? A oczywiście kulka plus dip bez zanęty też jakieś ryby przyniesie, ale czasem są takie momenty, że po prostu ta zanęta no musi być, bo bez tej zanęty jest bardzo ciężko, nie? Teraz tak, widzieliście, o 15 żeśmy nęcili 10 kulkami i teraz już jest 20, 23, więc ja sobie, słuchajcie, jeszcze donęcę właśnie teraz kolejne 10 kulek, tak żeby mi do tej 15 już, do 15 następnego dnia już nam wystarczyło, więc mieliśmy parę ryb. Słuchajcie, po prawdzie powinno być tak, że jak macie dużo brań na danym spocie i nęciliście, to ta zanęta powinna być wyjedzona w mig i trzeba byłoby po prostu częściej donęcać, jeżeli jest dużo brań, no bo ryby po prostu to wyjadają, nie? No ale tutaj w tej grze aż takiego systemu nie ma, że nam tam gdzieś tej zanęty ubywa. Ona po prostu się działa tyle godzin i po tym czasie po prostu znika. Co do zanęty, staramy się, jeżeli nęcimy jednym smakiem, no to nęcimy jednym smakiem, nie mieszamy tego, bo słuchajcie, to jest tak, że jeżeli wrzucacie trzy różne rodzaje kulek do wody, to one się później miksują w tej wodzie, w tym obszarze, na który to nęciliście i wcale to nie jest powiedziane, że to, co wyjdzie z tej mieszanki, to jest dobre, nie? I to wam pomoże. To może wam wręcz bardziej zaszkodzić niż pomóc, więc jak już nęcicie jednym rodzajem zanęty, to trzymajcie się tego. Jeżeli chcecie tej na przykład zanęty pozbyć się z wody, no to albo nie nęcicie przez ten, powiedzmy, przez ten 16 godzin, tam w zależności ile macie godzin w tej zanęcie opisanej, no bo to tam też zależy, czy się gliny później doda, bo glina wydłuża działanie i tak dalej, no to powiedzmy, jak czekacie, aż minie ten okres, albo resetujecie grę, czyli po prostu wylogowujecie się, zalogowujecie się i takie wylogowanie, zalogowanie powoduje, że łowisko pod względem tych zanęt, które już żeście wrzucili do wody, jakby się zeruje, nie? Czyli zaczynacie jakby z czystym dnem, nie? To też jest przydatny taki tip, jeżeli na przykład przenęcicie albo nawrzucacie po prostu byle co do tej wody
I o ile wcześniej jeszcze ryby jako tak obrały, tak nagle przestają, bo wasze nęcenie odniosło odwrotny skutek od zamierzonego, no to wtedy tak to wygląda, że można sobie przelogować się i wtedy ta zanęta znika. Można próbować inaczej, nie? Ale mówię, no nie łączyłbym jakichś tam smaków różnych. Nie, bo to może wam się zdawać, że a to pod jedną wędkę sobie łowię na ten smak, to tu zanęcę, pod drugą to, a pod trzecią to, no to tak nie działa. Jeżeli wędki i zestawy są wrzucone jakby w jeden obszar, to zanęta, która tam spada, też jakby nęci cały ten obszar, ale one się mieszają na dnie, nie? Także później może być tak, że zamiast pomóc i sprawić, że lepsze ryby nam biorą, no to robi się taki syf, że w ogóle nic nie bierze. O, tutaj mamy, zobaczcie, dosyć takie fajne, agresywne branie. Zdecydowanego karpia, mam nadzieję, albo może amurka. No jak na razie tutaj jeszcze nie trafiło nam się nic, co by nas jakoś pokonało. Słuchajcie, no nasze zestawy, nawet te prajdowe z Elvisem Presleyem, ładnie nam tutaj grają. Tam chyba tutaj z Pride'a coś jedzie teraz, zobaczcie, jedzie. Że tutaj szybko, szybko wyciągamy tego naszego 6-kilogramowego lustrzenia. Przerzucamy, niech to tam już wabi kolejną rybkę. A tutaj sprawdzamy, co tutaj nam się dzieje. No, słuchajcie, sytuacja jest taka, że Pride'ów mamy dwa. Mocniejszy zestaw mamy jeden, więc dużo większa szansa jest, że jak trafi nam się duża ryba, no to ona prawdopodobnie weźmie na duże wędki. Znaczy na duże wędki, na te prajdy weźmie. No ale tutaj na razie, no nie, to zapowiadało się coś dobrego. To może być też kolejne coś do 10 kilo. Prajd nawet troszeczkę już, że tak powiem, nadszarpnięty zębem czasu do 10 kilo. Daje sobie świetnie radę. Te rybki nie pierdzą. A widzieliście w trollingu, też dawał radę, golce, nie golce, palie. Za tą cenę, słuchajcie, no mi się wydaje, że no okej, jest tam podobnej charakterystyce, tak jak omawialiśmy, jeszcze jest ta diatyka, którą można też na 9 kilo, tam jest chyba 3 kołowrotki, które można te właśnie z ulepszeniem na 9 kilo zrobić i one sobie świetnie radzą w tej kasie. Proton też jeszcze chyba później jest. Nie wiem, czy właśnie protona można hamulec ruszyć. No nieważne, ale to są naprawdę przyzwoite sprzęty, jak za te pieniądze mamy kolejnego karpia. Lustrzenia. Dobra, niech będą te, słuchajcie, niech będą te lustrzenie, byleby nie te śmierdziele, tak jak jednego mieliśmy, takie 2,5 kilo, co bym normalnie pociął go nożem, no ale nie mogę. 9 kilo lustrzeń, zobaczcie, no co, pierdnął. No może nie zwijacie tak szybko jak na wędze, słuchajcie, no ale nie było jakichś tam problemów. No tu kolejne rybki czekają. Także miód. Słuchajcie, nagrywam to, już wam mówię, jest w tym momencie 15.03 u mnie, 30 października, miód na niedźwiedziu z 55,63, klip 22, działa jako tako. Słuchajcie, no nie jest tak tragedia, myślałem, że będzie gorzej, nie? Myślałem, że staniemy tutaj, pogadam 15 minut o zestawie, powiem, że nic nie bierze i koniec, no ale na razie coś tutaj szarpie, że tak powiem, te wędki. I sprawdzam też cały czas, czy nagrywanie się dalej pojawia, bo wczoraj tam wtopiłem, gadałem kupę czasu sam do siebie. Się okazało, że się nie nagrywa, więc dzisiaj już się postaram tego błędu nie popełnić. Fajnie by było, jakby nas tutaj miejsce obdarowało trofką lina, no byśmy się bardzo ucieszyli. O, zobaczcie tutaj, tu może być pierwsza nasza dzisiaj rybka, taka 10 kilo plus. Bo tutaj, że tak powiem, na 29, tak, 20, 28, teraz jest 29. No jeszcze coś tutaj jeszcze chwilę jakoś taką swoją wagą, że tak powiem, się zatrzymuje, nawet na 29, słychać z tej nargi delikatnie hamulec. Zaraz zobaczymy, co to jest. Właśnie, taka jeszcze moja uwaga, bo to też często słyszę historię, a, że mi się palec omknął i niechcący zamknąłem. Słuchajcie, jak macie wędkę w ręku i sprawdzacie, bo nie pamiętacie, jak ustawiliście hamulec, to nigdy w górę, zawsze sobie sprawdzajcie w dół. No w dół nie idzie zamknąć kołowrotka, czyli jak na przykład to teraz ja bym, kurde, nie wiem, co mam na hamulcu, to nie daję w górę, tylko opuszczam sobie w dół i się pokazuje, o, widzę 28, dobra, czyli miałem na 29, nie? No tak jest dużo bezpieczniej, to są takie małe rzeczy, ale może komuś to uratować kołowrotek, więc teraz mi przyszło do głowy, więc o tym mówię, nie?
O, zobaczcie, zobaczcie. Wściekły się odpalił. A kurde, myślałem, że ten, a on jeszcze nie powiedział ostatniego słowa. Zobaczcie, na 2-9 na nardze stwierdził, że nie. Tak łatwo ze mną nie będzie. Prajdy tam już wabią kolejne karpie. No zobaczymy, co to jest. To raczej nie będzie rybak pokroju Amura z OB, ale to może to na pewno jest to największa ryba dzisiejszego dnia i na pewno jest to największa ryba na tą wędkę, nie? No bo tamte wcześniejsze to widzieliście bez problemu, a ta już jakąś tutaj walkę toczy. I wiem, że to będzie duża ryba. Widzę, że jeszcze te nasze energie są w miarę, ale już spadając, więc za czasu trzeba się już napić herbaty i zjeść marchewkę, żeby ta energia została odzyskiwana powoli z tego jedzenia. Ciekawy jestem, czy pod 15? Ciężko mi, wiecie, no teraz ciężko mi jeszcze weryfikować, bo pierwszy raz w ogóle, no gram na ten kołowrotek, nigdy nie grałem nim wcześniej, więc nie znam tego sprzętu, też go tutaj razem z wami poznaję. I ciężko mi teraz weryfikować, czy ta ryba ma 15, czy 14, czy 20. Chwilę bym nim pograł, złowił parę rybek w różnych wagach, to mniej więcej kojarzył, nie? No byłbym zaskoczony, jakby to było równe 10, nie? No bo to by znaczyło, że no trochę nam tutaj tam mimo dychy nam chwilę się, że tak powiem, zawalczył. No nie jest jakaś walka na śmierć i życie. No widzicie, on tam dwa razy odjechał i to jest po prostu zwijanie jego cielska, ale to też jest ryba nierówna, nie? Czasami są ryby, które są jakby dużo lżejsze niż wasze rekordy, a one będą dużo bardziej walczyć niż właśnie te największe ryby, nie? Także poczekajmy, myślę, że będzie najbezpieczniej, poczekajmy, aż zaraz go będziemy mieli na brzegu, wtedy przekonamy się, co to jest. Nie wiem, czy wam nie przebija deszcz w tym momencie, mimo że deszcz nie pada w grze, ale ja mam drugiego launchera odpalonego swoim głównym kątem, tam poluję już od wczoraj na ciernika północnego na jamie i tak teraz przez tą godzinę akurat nie przerzucam wędek, no bo nagrywam tutaj dla was z tego kąta, ale mam lecę jakby na dwa klienty i tam sobie łowię te cierniki, a tutaj zarabiałem pieniądze. No, co to jest? No na pewno lustrzeń. Na pewno widzimy, że to jest lustrzeń. Słuchajcie, nie shiftujemy na spokojnie. Nie, no może mieć te 15 z plusem, nawet bym mu dał. 17-200, no to zobaczcie. 17-200. Czy coś mocno pierdnął? Praktycznie 0,1, 0,1, praktycznie 0 zużycia. No, to tak wygląda 17 kg lustrzeń. A lustrzeń, powiem wam, że co by nie mówić, no on ma tą swoją siłę. Lustrzeń posiada tą swoją siłę. Nie wiem, czy lustrzeń nie jest od pospola silniejszy, tak jak sobie się zastanawiam. Także na nargę spokojnie. Trofkę pospola wyciągniecie na pewno. Myślę, że lustrzenia też wymęczycie. Za te pieniądze, słuchajcie, taki zestawik, co już wam w miarę oczywiście mówimy. Ja myślę, no, nawet w miarę. Mogę nawet powiedzieć śmiało, komfortowo można sobie łowić już na miedziowym czy na niedźwiedziu, bo też chodzi o to, żeby czasem zabawę mieć. Słuchajcie, jak wam się trafi przyłów, co wam zawalczycie, no to słuchajcie, będziecie pamiętać tą rybę. Na dużych sprzętach później na tyle łatwo się te ryby łowi, że już mało się pamięta tych walk stoczonych, nie? To faktycznie już tam się musi nie wiadomo co trafić, żebyście pamiętali. A tutaj idzie na takiej nardze, podejrzewam, trofka lustrzenia, przez chwilę będziecie ją mieli w głowie, nie? Także zestaw 3000 monet, słuchajcie, i na miedziowym sobie łowicie, i na niedźwiedziu sobie łowicie. A pewnie jak nam się odblokuje, o, ale tam wali wiatrem chyba na tej jamie. Nie wiem, czy to przebija, czy OBS w tym momencie zbiera dźwięki z obu launcherów. Mam nadzieję, że nie, ale strasznie głośno tam jest z jamy. Dobra, słuchajcie, no co, tyle jeśli chodzi o mnie. Ja sobie tutaj będę stał dalej te rybki łowił, dalej kasę zarabiał, no bo teraz trochę wydaliśmy, musimy znowu zarobić na kolejny zestaw. Myślę, że trzy takie zestawy spokojnie budujemy na
na miedziuchę. Ewentualnie, słuchajcie, teraz mi jeszcze przyszło tak do głowy, to dajcie mi znać w komentarzu. To od was zależy, jeżeli chcecie, bo to konto tak naprawdę to też jest jakby testy dla was. Jeżeli te materiały wam pomogą, no to dobrze. Jeżeli chcecie na przykład w kolejnym, drugim i trzecim zestawie zamiast Nargi 6000 możemy umieścić, nie wiem, Golda 60, czy tego Komandora, czy Alfę i po prostu będziecie wtedy mieli rozeznanie na moim przykładzie, żebyście sami już później wiedzieli, co kupić, jak się spisuje Gold, na przykład, czy jak się spisuje Alfa, czy jak się spisuje ten Komandor. Zamiast Nargi możemy umieścić po prostu w drugim, trzecim zestawie inne kołowrotki, nie? Bo to one są, wszystkie są do 2000, tam jest, się zaczynają od 1800, chyba 30 czy 50 można kupić tego Golda, a ta Narga najdroższa 1980 chyba czy 50. Więc powiedzmy to w przedziale 1800-2000, no to macie te kołowrotki. Jak chcecie, możemy po prostu też tak zrobić, ale to dajcie znać. Czy po prostu walimy trzy Nargi, no bo jakby te materiały mają wam służyć, żebyście później mogli podjąć łatwiej wybór, jeżeli już będziecie składać swoje zestawy, nie? Nie jest bez, tak naprawdę bez różnicy, no bo dla mnie to też jest jakby testowanie tych sprzętów, bo na swoim koncie głównym tych kołowrotków nie posiadam, więc to dla mnie też pierwsze zetknięcie, ja tylko widzę jakby, ale to też macie zawsze w opisie, macie linki do tych Exceli, tam możecie sobie jakby czyste wartości takie na papierze przejrzeć, jeśli chodzi o kołowrotek, no ale później wiadomo, że też testujemy, jak to wszystko się spisuje. Dobra, słuchajcie, tyle jeśli chodzi o mnie. Niedźwiedź tym razem. Na miód, nowy sprzęt na karpia, ale prajdy, zobaczcie, prajdy wcale mu tam nie ustępują, też dają radę. Bawimy się, łowimy, zarabiamy. I w powoli, że tak powiem, się cały czas zbliżamy do tego miedziowego i rozwijamy się tutaj, jeśli chodzi o nasze konto. Do usłyszenia, do następnego razu. Trzymajcie się, bum szakalaka, hej.